Cześć kochani, witam was w dzisiejszym vlogu z hotelu Rio Calma. Idziemy go zwiedzać, słuchajcie. Słuchajcie, więc tak, hotel jest przepiękny. W pięknym miejscu. Mam okazję w nim być po raz kolejny i słuchajcie, no po prostu to jest hotel marzenie na Fuerteventura. Dla wielu z was i polecam jak najbardziej. Teraz zobaczymy pokoje. Taki pokój standardowy oglądamy. Proszę tutaj o piękne widoki. My drodzy wchodzimy teraz na słynny basenik. Tu jest jeden basen, słuchajcie, podgrzewany, jeden słoną wodą. Tak? Tak. Agnieszka, podpowiedz mi, byłaś tu w tym hotelu, czy jeszcze nie? Nie, jestem pierwszy raz, jestem zachwycona. A, widzicie, no to ja jestem już po raz kolejny. I słuchajcie, odwracam teraz kamerkę, żebyście moje twarzyczki tak ciągle nie oglądali. I co? No i oglądamy hotel. Zobaczcie, jakie są piękne widoki, mamy błękit, jest wrzesień, pogoda prawie 30 stopni, słuchajcie, myślę, że nawet w cieniu, no powiedzmy, że 30 w słońcu i zwiedzamy hotel Rio Calma, tak? Tak, nie. Macie, hotel jest dla każdego klienta, dla par, dla ludzi z dziećmi, na pewno bardziej go polecam dla par. Jak nawet zobaczcie, zajdzie słoneczko, patrzcie jakie są przepiękne widoki. Proszę, tu Monika, Damian, moi przyjaciele go zwiedzają. O, super. I słuchajcie, wodospady. Tu jest, słuchajcie, z tego co pamiętam, basen podgrzewany wodą i taki właśnie troszeczkę bardziej relaksacyjny. Zobaczcie. Hotel ma dużo, słuchajcie, basenów i zobaczcie, to jest basen takich rekreacyjnych. O, proszę bardzo. Kochani, jak widzicie w Rio Calma, serwisik, jedzonko jest na najwyższym poziomie, dlatego te pieniążki warto zapłacić na ten hotel, bo jest po prostu jedzonko, jak ja to mówię, gastronomic orgasm. Króciutka relacja hotelu Costa Calma, tutaj słuchajcie na Fuerteventurze. Będę tu miał konferencję, więc troszeczkę wam jeszcze obrazów przekażę. Także dziękuję wam, wszystkiego dobrego, ola i słuchajcie, i subskrybujcie kanał i jedźcie na wakacje na Fuerteventura, bo fajny kierunek, Wyspy Kanaryjskie są piękne, także polecam. Zaczynajcie od Gran Canaria, później Fuerteventura, Lanzarote, ewentualnie Teneryfa. Zapraszam, Aleksandros. I jeszcze parę ujęć na koniec. Pa!